Cześć, witajcie w Wiślackim Kąciku na kanale Marko Polska Piłka. Dzisiaj chciałbym się z Wami tutaj podzielić swoimi przemyśleniami na temat wczorajszego meczu, który nasza Wisełka rozgrywała w Łodzi z tamtejszym ŁKS-em. No cóż, kochani, mecz przegrany 3 do 2. I tutaj należałoby wyciągnąć wnioski z tego spotkania. Fakt, był moment, kiedy Wisła przeważała w pierwszej połowie, kiedy nawet po stracie bramki reakcja drużyny była bardzo dobra, ruszyliśmy do ataku, czego właśnie konsekwencją były dwie zdobyte bramki w krótkich odstępach czasu i wydawało się, że ten wynik dowieziemy, przepraszam, do przerwy. Niestety błąd Koleja, faul w polu karnym, nie ma o czym dyskutować. Był faul, był karny, pada bramka na 2-2, potem tracimy trzecią bramkę, gdzie też błędy w obronie o tym zadecydowały. I cóż, chciałbym się z Wami podzielić taką moją po prostu moimi przemyśleniami. Kochani, ten mecz pokazał, jak słabą mamy obronę. Do tej pory jakoś to wyglądało z tymi słabszymi drużynami. Oczywiście Wisełka, teoretycznie słabszymi, oczywiście Wisełka sobie radzi bardzo dobrze. Mamy jakość z przodu, bo to widać. Tego nam nie brakowało, ale zabrakło mi tutaj gry w defensywie, bo to, co wczoraj grali obrońcy, to naprawdę była tragedia. A do tego też niestety dołączył Ikpembe, nasz środkowy pomocnik, którego tak słabego występu, kochani, to ja nie widziałem naprawdę bardzo, bardzo dawno. To chyba najsłabszy mecz tego zawodnika w naszych barwach. Do tej pory zawsze grał dobrze lub co najmniej przyzwoicie, a tutaj w tym meczu zagrał bardzo słabo. Zmiany, no widzicie, widzimy też, jaką mamy jakościową, niestety, tutaj ławkę rezerwowych. Ani Żyro, Młyński coś próbował, ale też mu nie bardzo wychodziło. Żyro, no niewiele wniósł do tej gry, nie wiem, raz chyba był przy piłce, może się mylę, może miał tam więcej kontaktów, ale no, według mnie tam jeden, może dwa. Także naprawdę bardzo słabe zmiany po prostu, no, które no niestety no, nic nie wniosły. Gdzieś zagubiony, może myślami przy maturze, nasz młody też pomocnik. No i wyglądało to, jak wyglądało. Kacper zagrał tu w roli drugiego napastnika. No nie bardzo mu się ta gra też układała, ale ta gra się też nie układała całej drużynie. Środek pola przegraliśmy sromotnie. Obrona popełniała karygodne błędy. Także tutaj naprawdę trzeba wyciągnąć wnioski. Oczywiście nie myślę, że nie mamy szans, bo szanse jeszcze zostały. Ruch też przegrał z Resowią 1 do 3. Puszcza no, na tym swoim beach soccerze znowu im się udało wygrać 1-0 i teraz Puszcza nas wyprzedza. No i kurczę, nie jest dobrze, kochani, bo znaczy nie jest dobrze. Jest dobrze w sumie, no bo z jednej strony możemy się pocieszać tym, że w razie czego będziemy grali w barażach i że Wisełka awansuje po barażach, ale jeszcze ta szansa do końca na drugą pozycję, bo już na pierwszą nie ma szans, ale na drugą pozycję wciąż istnieje matematycznie przynajmniej, bo mamy dwa punkty straty, ale nie chcę się odwoływać też do matematyki, a bardziej bym się chciał skupić na tym, że nawet, że fajnie, jeżeli wygramy te wszystkie mecze do końca, pewnie awansujemy i mam nadzieję, że tak będzie, ale wyciągnijmy też wnioski, że nasza obrona, jeżeli tą obroną będziemy grali w Ekstraklasie, to nie będzie łatwo. Naprawdę nie będzie łatwo. Nie wystarczy zbudować drużyny z przodu, która faktycznie ma jakość
i tam możemy liczyć na tych naszych zawodników, chociaż ja też bym tam dołożył jeszcze jednego, przynajmniej jakiegoś klasowego napastnika, bo nie mamy tak naprawdę, no jest Rodado, nie wiem jak on będzie sobie radził na poziomie ekstraklasy, jeżeli awansujemy, więc myślę, że potrzebny jest tutaj jeszcze jakiś napastnik. No, a na pewno są nam potrzebni konkretni obrońcy dający jakość i spokój z tyłu. Bo tej jakości, tej z tyłu brakuje. Bo wiadomo, fajnie, jak wygrywamy, ok, ale i tak zdarzają się nam błędy. Tutaj mówię jeszcze do tego, akurat wczoraj IKPBM kompletnie zagubiony, kompletnie. Tyle strat, co ten chłopak miał, to chyba nie miał od kiedy gra w Wisełce. No i tu naprawdę uważam, że potrzeba będzie, jeżeli awansujemy, potrzeba będzie tutaj kilku nowych zawodników, kogoś jeszcze do środka pola, kogoś do przodu, jakiegoś, mówię, jeszcze jednego napastnika przynajmniej. Jakąś taką rasową dziewiątkę zawodnika, który po przynajmniej tych 10 bramek jest w stanie uszczelić na poziomie ekstraklasy. Ostatnio przeglądając Transfermarkt znalazłem Krystiana Gytkiera. To były piłkarz w naszej ekstraklasie, grał w Lechu Poznań, zdobył wtedy tutaj Króla Strzelców. Ja nie wiem, jakiej jest w obecnej formie. No, ale chyba nie najwyższej, gra w Monzie we włoskiej Serie A, kończy mu się kontrakt, więc wiem, mi się wydaje, że taki napastnik nam by się przydał. Przydałby się ktoś taki, nawet jeśli chodzi o polskich na przykład napastników, jak Łukasz Zwoliński, który już dzisiaj spadł z Lechią do pierwszej ligi i tu już nie mają żadnych nadziei. Więc no, ktoś taki by się na pewno przydał, ale też potrzeba jakościowych zawodników z tyłu. Nie można z tą obroną naprawdę będzie bardzo ciężko, żeby w ekstraklasie robić wyniki. Przynajmniej nie sięgam zaraz gwiazd, żeby tutaj Wisełka ma zdobywać jakieś trofea, bo tak pewnie nie będzie. Trzeba to budować. Ta drużyna musi być budowana mądrze i uważam, że po prostu z tą obroną nie damy sobie rady, bo sam przód, to widzicie, wszyscy wiemy, jaki los spotkał drużynę z Legnicy, która faktycznie z przodu w miarę wyglądała, a jednak ten tył, ta obrona nie była zbyt szczelna i też po roku gry w Ekstraklasie żegnają się już definitywnie z Ekstraklasą i zaczną z powrotem grać w pierwszej lidze, pomimo tego, że rok temu pierwszą ligę zjedli i wydawało się, że poradzą sobie tutaj nawet ściągnięciem obrońców i Dąbrowskiego, czyli wydawało się, że to dobry kontrakt, tak? No, były zawodnik Pogoni Szczecin, ściągnięcie też środkowego obrońcy z Rakowa Częstochowa. W tym momencie uciekło mi nazwisko. No i widzicie, też nie dali rady, żeby się utrzymać, a były momenty, że mogli. Więc tutaj tak sobie myślę, że my musimy wyciągnąć wnioski z tego meczu, z innych meczy, że musimy wzmocnić obronę jakościowymi, środkowymi obrońcami, boczni też oczywiście, ale tutaj to musi być wzmocnione. Nie da się grać tą obroną w Ekstraklasie. To gwarantuję Wam, że będziemy drżeli do końca, jeżeli awansujemy o utrzymanie, a tego chciałbym uniknąć i wydaje mi się, że tutaj właśnie takie ruchy powinny być poczynione. Ktoś jeszcze do środka pola, napastnik, który by też dał jakość z przodu. No, a tak ogólnie nasza sytuacja trochę się zagmatwała w tym momencie, bo puszcza nas wyprzedziła. Zobaczymy, jak zagra Nieciecza. No i następny mecz gramy u siebie z Brookbetem. Ja myślę, że że Wisła powinna sobie tu poradzić, że no, w zawodnikach taka złość może będzie, bo
Mówię, ten mecz z ŁKS-em dał odpowiedź na to, że brakuje kości w obronie. Z przodu sobie potrafimy poradzić. Fajna bramka, ładna bramka Fernandeza, fajna bramka też Rodado. No i wydawało się, że wszystko wraca na dobre tory, no ale niestety, niestety gra w obronie. Także szwankowała, no i niestety przegrywamy mecz, który mogliśmy przynajmniej wyszarpać tam jeden punkt, jeżeli nawet nie wygrać. Przy dobrej obronie mogliśmy go wygrać, ale no, przy tym jak graliśmy wczoraj i w ogóle też ten mecz, trzeba też przyznać, że jednak bardziej, mi się wydaje, bardziej zaangażowani była drużyna ŁKS-u i to oni jednak podostrzyli tą grę w drugiej połowie, bo w pierwszej połowie mieliśmy więcej miejsca, więc ta nasza gra wyglądała lepiej, a w drugiej połowie Wisełka zagrała słabiej, bo zazwyczaj przyzwyczailiśmy się wszyscy do tego, że Wisełka potrafi zepchać przeciwnika pod bramkę i naciskać, naciskać, aż w końcu gdzieś znajdziemy lukę w obronie i ją wykorzystamy. No tak tutaj tego mi troszeczkę zabrakło. Zabrakło mi, mówię, też wielu innych rzeczy, przytrzymania piłki w środku pola, pogrania tą piłką, troszeczkę uspokojenia momentami, ale któż miał to uspokoić, jeżeli jeden z naszych najlepszych pomocników, przepraszam, jeżeli nie najlepszy na dzień dzisiejszy, notuje stratę za stratą i kompletnie zagubiony wygląda. Więc no trudno, ale ja wierzę w to, że to był po prostu słabszy dzień tego chłopaka i że pokaże on jeszcze na co go stać i to nie tylko w pierwszej lidze. No, ale sytuacja jest troszeczkę nieciekawa, a choć tak jak mówię, szanse na to drugie miejsce nadal pozostają po porażce drużyny z Chorzowa. No, ale już musimy się też oglądać na drużynę taką jak Puszcza Niepołomice czy Bruk Bednieciecza. No i dobrze by było, jeżeli nawet by się nam nie udało zdobyć tego drugiego miejsca, to fajnie by było, żebyśmy awansowali przynajmniej na tą trzecią pozycję, która w razie czego w barażach dałaby nam pierwszy mecz barażowy u siebie, a co za tym idzie również i ewentualny finał później baraży też byśmy grali na własnym stadionie, także tutaj wiadomo jest wtedy większe wsparcie. I łatwiej by może było drużynie, bo lepiej by było w ten sposób zakończyć ten sezon, przynajmniej na tym trzecim miejscu, niż ewentualnie zaczynać go z niższego pułapu i wtedy przykładowo grać no na przykład z taką Niecieczą, przepraszam, nie Niecieczą, tylko Puszczą i znowu jechać i grać w Beach Soccera, bo tam się nie da grać normalnie. I jak widzę, to Puszcza właśnie wykorzystuje te atuty własnego boiska, bo jest do czegoś takiego przyzwyczajona, a przeciwnicy mają tam duże problemy. No ale tyle moich przemyśleń. Dziękuję Wam wszystkim za łapki w górę, za to, że oglądacie filmiki. Zapraszam też, dziękuję za wszystkie suby, które są dotychczas. Zapraszam też, jeżeli komuś się spodoba, do oczywiście dodania suba. To zawsze jest motywujące i do dalszych nagrań. No i podzielcie się swoją opinią, jak wy widzieliście ten mecz, jak myślicie, jak ten sezon dla nas się zakończy. Do boju, Wisełko.